Wir lesen einen Abschnitt aus Matthäus 13 und aus dem Johannesevangelium Kapitel 12. Przeczytamy urywki z Mateusza z 13 rozdziału i Ewangelii Jana z 12 rozdziału. Ewangelia Mateusza 13 rozdział. Mateusz 13, Vers 1. Pierwszy wiersz. An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. Liest du weiter bis Vers 9. Czytamy też dalej aż do 9 wiersza. I zebrało się wokół niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Und Vers 18 bis 23. I od 18 do 23 wiersza. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, który jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Johannes 12. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Vers 20. Wiersz 20. Bis Vers 28. Do 28. Ewangelia Jana 12, od 20 do 28. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi. Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem i jeszcze uwielbię.
Wir haben in dem Lied gesungen, gib deinen Segen allen, gib Weisheit und Verstand und mög der Same fallen auf lauter gutes Land. Das ist zu viel. Ja, in den Liedervers. Ach so. Zweite. Ja. Gib deinen Segen allen, gib Weisheit und Verstand. W trzeciej zwrotce tej pieśni śpiewaliśmy: daj mądrość, zrozumienie, błogosławieństwo zlej, a życia Twe nasienie w serc dobrą glebę wsiej. Das war der Wunsch unserer Herzen. Takie było życzenie naszych serc. Und in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, a w tym urywku, który przeczytaliśmy, stellt sich der Herr Jesus vor als der Seemann. Pan Jezus samego siebie przedstawia jako siewcę. Er war von den Juden verworfen worden. On został odrzucony przez Żydów. Er hatte ja schon oft zu ihren Herzen geredet. On już często do ich serc przemawiał. Und er ging jetzt aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. I teraz też wyszedł z domu i usiadł nad morzem. Jetzt sollte seine Botschaft weit über Israel hinausgehen. Teraz jego poselstwo miało się roznieść daleko poza Izrael. Und wir sehen, dass eine große Volksmenge sich zu ihm setzte. I zauważamy, że wokoło niego zgromadziło się mnóstwo ludu. Der Herr Jesus stieg in ein Schiff und lehrte sie vom See aus. Dlatego Pan Jezus wstąpił do łodzi, usiadł i uczył cały lud, będąc na wodzie, na jeziorze. Und wir finden in den folgenden Abschnitten die Gleichnisse vom Reiche der Himmel. I w następujących podobieństwach znajdujemy opisy dotyczące Królestwa Niebios. Aber bevor er diese Gleichnisse ihnen vorstellt, ale zanim on im przedstawi te podobieństwa, spricht er davon, dass es auf den Herzenszustand ankommt, mówi do nich, że to właśnie też jest zależne od stanu serca. Um diese Gleichnisse verstehen zu können. Który umożliwia zrozumienie tych podobieństw. Es gab sicherlich keinen besseren Säemann. Z całą pewnością nie było innego lepszego siewcy. Der Herr Jesus sät auch heute noch sein Wort. A Pan Jezus jeszcze dzisiaj sieje swoje słowo. Durch den Samen seines Wortes sind wir errettet worden. To z nasienia jego słowa my zostaliśmy uratowani, zbawieni. Der Apostel Petrus spricht davon. Apostoł Piotr mówi o tym. In seinem ersten Brief. W swoim pierwszym liście. Ich lese ab Vers 22. Kapitel 1, Vers 22. Pierwszy rozdział przeczytamy od 22 wiersza. Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Wie gewaltig ist doch
das Wort Gottes. Jakże potężnym jest Słowo Boże. Es ist der Same der Wiedergeburt. Ono jest tym nasieniem nowego narodzenia. Und viele von uns haben dieses Wort Gottes im Glauben für sich in Anspruch genommen. I wielu z nas skorzystało z tego Słowa Bożego osobiście. Das Wort Gottes hat uns gezeigt, dass wir Sünder sind. A Słowo Boże nam pokazało, że jesteśmy grzesznikami. Und so vor einem heiligen Gott nicht bestehen können. I że w tym stanie nie jesteśmy w stanie ostać się przed świętym Bogiem. Und das Wort Gottes zeigt uns auch den Weg des Heils. A Słowo Boże nam również wskazuje na drogę zbawienia. Es lenkt unsere Blicke nach Golgatha. Gdyż ono kieruje nasze spojrzenia na Golgotę. Zeigt uns, dass dort der Sohn Gottes unsere Sünden getragen und sie gesühnt hat. I wskazuje, że tam Syn Boży poniósł nasze grzechy i on je zgładził. Und durch die Annahme dieses Wortes, durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott erlangt. I poprzez przyjęcie tych słów otrzymaliśmy i wiarę w Pana Jezusa otrzymaliśmy pokój z Bogiem. Das gibt tiefe Freude in das Herz eines jeden, der Vergebung erlangt hat. A to daruje głęboką radość do serca każdego, który osiągnął zbawienie. Und das macht den Heiland so groß. I to właśnie czyni Zbawiciela tak wielkim. Und bewirkt in unseren Herzen immer wieder neu Lob und Dank. A w naszych sercach ciągle na nowo sprawia chwałę i dziękczynienie. Das Wort Gottes ist also der Same der Wiedergeburt. A więc Słowo Boże jest tym nasieniem nowego narodzenia. Durch dieses erlangen wir neues, ewiges Leben. Przez które my otrzymujemy nowe życie wieczne. Wenn noch jemand unter uns ist, der noch keine Vergebung der Sünden erlangt hat. A jeżeli by jeszcze w tej sali był ktoś wśród nas, który nie otrzymał przebaczenia swoich grzechów, dann dürfen wir an das Wort des Herrn Jesus denken. To pomyślmy o słowach Pana Jezusa. Kommt her zu mir alle ihr mühseligen und beladenen. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni. Ich werde euch Ruhe geben. Ja dam wam odpocznienie. Welch eine Gnade für jeden, der diese Ruhe empfangen hat. Jakaż to jest łaska dla każdego, który te odpocznienie mógł już otrzymać. Aber wie ernst ist auch, spricht auch das Wort Gottes davon, wenn jemand diese Botschaft der Gnade ablehnt. Ale jakże poważnie przemawia Słowo Boże również i do każdego, który tą ofertę łaski Bożej odrzuca. Wenn jemand nicht gefunden wurde in dem Buche des Lebens, jeżeli ktoś nie był znaleziony, zapisany w tej Księdze Żywota, dann war sein Teil, dann ist sein Teil dort, wo der See mit Feuer und Schwefel brennt. To działem jego jest jezioro ogniste, płonące ogniem i siarką. Dann wird er gerichtet nach seinen Werken. Tam w tym miejscu będzie on sądzony według swoich uczynków. Niemand von uns hätte mit seinen Werken vor Gott bestehen können. Nikt z nas nie jest w stanie na podstawie swoich własnych uczynków ostać się przed Bogiem. Aber welch eine Gnade, dass der Herr Jesus unsere Sünden getragen und gesühnt hat. Jakaż to łaska, że Pan Jezus nasze grzechy niósł na krzyżu i on tam je zgładził. Hier in dem Abschnitt in Matthäus 13 sehen wir, dass das Samenkorn des Wortes Gottes auf unterschiedlichen Herzensboden fallen kann. Tutaj czytaliśmy w tych urywkach z 13 rozdziału Mateusza, że to nasienie Słowa Bożego może padać na różnorodny grunt serc ludzkich. Es kommt also auf das Herz an, wie es mit dem Wort Gottes umgeht.
A więc to jest zależne właśnie od serca każdego człowieka, w jaki sposób ten człowiek obejdzie się z tym Słowem Bożym. Und das gilt in gleicher Weise auch für uns, die wir errettet sind. A to obowiązuje w ten sam sposób też i nas, którzy już jesteśmy zbawieni. Die wir Gottes Wort aufgenommen haben. My, którzy przyjęliśmy już Słowo Boże. Zur Vergebung der Sünden. Ku przebaczeniu grzechów. Aber wir brauchen auch Gottes Wort Tag für Tag auf unserem Glaubensweg. Ale my potrzebujemy Słowa Bożego dzień po dniu na każdy dzień naszej drogi wiary. Der Herr Jesus will zu unseren Herzen reden. Pan Jezus chce przemawiać do naszych serc. Und nun kommt es darauf an, wie wir den Samen des Wortes Gottes aufnehmen. I teraz to od nas jest zależne, w jaki sposób będziemy przyjmowali to nasienie Słowa Bożego. Der Herr streut den Samen aus. A to Pan osobiście rozsiewa to nasienie. Der Same ist vollkommen und gut. Nasienie jest doskonałe i dobre. Und doch hängt das Fruchttragen davon ab, wie wir mit dem Samen des Wortes Gottes umgehen. A jednak przynoszenie owocu jest zależne od tego, w jaki sposób my obejdziemy się z tym zasianym słowem. Wir können dieses Wort aufnehmen und es kann für uns süßer als Honig und Honigseim sein. My możemy to słowo przyjąć i może stać się ono dla nas jako miód albo i słodsze niż miód. Er möchte uns Freude schenken durch sein Wort. Gdyż Pan chce nam podarować radość poprzez swoje słowo. Aber wir können auch Gottes Wort hören. Ale my możemy również posłuchać Słowa Bożego. Und nicht verstehen. Nie, ale nie zrozumieć go. Das heißt, bedeutet nicht, dass Gottes Wort unverständlich ist. To wcale nie oznacza, że Słowo Boże samo w sobie jest niezrozumiałe. Sondern, dass unsere Herzen verschlossen sind, dieses Wort aufzunehmen. Ale to oznacza, że to nasze serca są zamknięte, aby przyjąć Słowo Boże. Und der Herr Jesus gibt dieses einfache Gleichnis, was jeder von uns verstehen kann. I Pan Jezus tu przytacza te proste podobieństwo, które może zrozumieć każdy z nas. Und er gibt auch selbst die Auslegung dieses Gleichnisses. I nawet osobiście podaje wykładnię tego podobieństwa. Das erste, was uns mitgeteilt wird, i pierwsza rzecz, która tutaj jest nam podana, haben wir in Vers 4 gelesen. O niej czytaliśmy w czwartym wierszu. Und als säte, fiel einiges auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Und in seiner Auslegung sagte Herr Jesus, a w wykładni, którą podał Pan Jezus, powiedział, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der an den Weg gesät ist. Vers 19. 19. Wiersz. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, który jest posiany na drogę. Der Böse ist Satan, der Widersacher. Tym złym jest szatan, przeciwnik Boży. Er möchte nicht, dass Frucht aus unserem Leben für Gott hervorkommt. On nie chciałby, aby w naszym życiu powstał jakikolwiek owoc dla Boga. Deshalb benutzt er viele Dinge, um das ausgestreute Wort nicht in unseren Herzen aufgehen zu lassen. I dlatego on używa wiele różnorodnych sposobów, aby nie pozwolić temu rozsianemu słowu wzrosnąć i przynieść owoc w naszym sercu. Das wird immer dann der Fall sein. A zawsze będzie taki przypadek czy skutek, jeśli wenn wir Gottes Wort hören, będziemy słuchali Słowa Bożego,
aber unsere Herzen sind mit anderen Dingen beschäftigt. Ale serca nasze będą zajęte w tym czasie innymi myślami. Wir können also in der Versammlung sitzen. A więc okazuje się, możemy siedzieć w zgromadzeniu. Und trotzdem können unsere Gedanken ganz woanders sein. A pomimo tego nasze myśli mogą znajdować się całkowicie gdzie indziej. Es kann auch sein, dass wir Gottes Wort hören. Ale może się i tak zdarzyć, że będziemy słyszeli Słowo Boże. Auch verstehen. Będziemy często je będziemy rozumieli. Und dann den Raum verlassen. Ale gdy opuszczamy salę. Und alles vergessen haben, was wir gehört haben. To wszystko zapominamy, co słyszeliśmy. Manchmal ist der Herr in seiner Gnade so groß. Czasami Pan w swojej łasce jest tak wielkim, dass er uns später wieder daran erinnert, was wir gehört haben. Że później nam przypomina o tym, co słyszeliśmy. Das ist eine besondere Gnade. To jest szczególnego rodzaju jego łaska. Wir wollen den Herrn also bitten, wenn wir Gottes Wort hören. A więc chciejmy Pana zawsze prosić, gdy słyszymy jego słowo, dass wir es auch in das Herz aufnehmen. Abyśmy również je przyjmowali do serca. In Vers 5 lesen wir, anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es keine tiefe Erde hatte. A wiersz 5 tak mówi, inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. Und es wird uns mitgeteilt, was danach geschieht. I jest też dalej objawione, co dalej się dzieje. Als aber die Sonne aufgegangen war, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzel hatte, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. In der Auslegung des Herrn Jesus sagt er, a w wykładni tego podobieństwa Pan Jezus osobiście powiedział, Vers 20, w 20 wierszu, der aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. A posiany na gruncie skalistym to ten, który słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Das ist sicherlich eine große Gnade, wenn wir das Wort mit Freuden aufnehmen. Z całą pewnością jest to wielka łaska, jeżeli Słowo Boże przyjmujemy z radością. Das gilt für solche, die kein Leben aus Gott haben und das Wort Gottes hören. To dotyczy takich, którzy nie mają życia z Boga i słyszą Słowo Boże. Und wir hören ja immer wieder, wie nach Evangelisationen Menschen ergriffen sind. Und dann später aber doch alles vorbei ist. I jakże często słyszymy o tym, że na ewangelizacjach wiele ludzi jest poruszonych, ale później wszystko to zanika. Sie hatten das Wort mit Freuden aufgenommen. Oni przyjęli Słowo Boże z radością. Aber es hatte keine tiefe Wirkung. Erfüllt. Ale nie pozwolili, aby ono głęboko zadziałało w ich sercu. Hier wird uns gezeigt, dass in einer Drangsal oder zur Zeit der Verfolgung um des Wortes willen sie Anstoß daran nehmen. W 21 wierszu jest pokazane, że gdy są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wtedy się gorszą. Wir wollen dankbar sein, dass wir nicht in solchen Verfolgungszeiten leben. Możemy być wdzięczni i chciejmy być wdzięczni, że nie żyjemy w takich czasach prześladowań. Aber Satan kann auch die gegenwärtige Zeit benutzen, damit wir Gottes Wort oder die Nachfolge des Herrn wieder aufgeben. Ale Szatan może również i dzisiejsze czasy użyć do tego, abyśmy zaniechali Słowo Boże i zaniechali naśladowania Pana Jezusa. Das ist überaus ernst. A to jest ponad wszelką miarę bardzo poważna sprawa. Vielleicht
Wenn wir darüber reden, spotten andere. Może tak też być, że gdy o tym zaczynamy opowiadać, to inni zaczynają się wyśmiewać. Die Schulkameraden, koledzy w szkole, oder Menschen, mit denen wir im Beruf zu tun haben, albo ludzie, z którymi stykamy się wykonując swoją pracę zawodową. Und dann auf einmal gehen wir wieder den Weg zur Welt. I nagle wtedy idziemy drogą tak jak ten świat. Wie ernst ist dieses? Jakże to jest poważne. Aber kann es nicht auch sein, dass wirkliche Gotteskinder sich so verhalten, wenn sie Gottes Wort hören? Ale czy nie może też się i tak zdarzyć, że prawdziwe dzieci Boże tak się zachowają, gdy usłyszą Słowo Boże? Ihr Herz getroffen wird? I ich serce zostaje tym słowem poruszone. Und dann kommen sie unter den Einfluss anderer. Ale potem, znajdując się pod wpływem innych ludzi, die vielleicht sagen, das darf man nicht so streng sehen, którzy zaczynają mówić, ach, przecież to nie można tak wszystko poważnie brać. Oder guck mal, wenn wir so ein bisschen was mitmachen in der Welt, das schadet uns doch nichts. Albo którzy tłumaczą, gdy przecież będziemy trochę z tym światem szli razem, to nam nie zaszkodzi. Dann geht man vielleicht mit. I wtedy idziemy może razem ze światem. Ins Theater. Do teatru. Ins Kino. Do kina. Vielleicht lernt ein Junge ein nettes Mädchen kennen. Może chłopiec z zgromadzenia poznaje w świecie dziewczynkę. Dann spielt man Tennis zusammen. Grają wtedy wspólnie w tenisa. Und dann bringt das Wort Gottes, das man gehört hat, keine Frucht. I na koniec okazuje się, że Słowo Boże, które słyszeliśmy, nie przynosi owocu. Wir haben gelesen, oder wir lesen in Vers 7, Andres aber fiel unter die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es. A w wierszu 7 czytaliśmy, a inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Und der Herr Jesus erklärt dieses. A Pan Jezus wyjaśnia to następująco. In Vers 22. W 22 wierszu. Der aber in die Dornen gesät ist, ist dieser ist es, der das Wort hört. Und die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski albo umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Es wird uns hier ein deutlicher Gegensatz vor Augen gestellt. Tutaj oglądamy bardzo dobitnie zobrazowane przeciwieństwo. Armut und Reichtum. Biedę i bogactwo. Sorge der Welt oder Sorge des Zeitlaufs. Die können uns hindern, dass wir Frucht bringen für den Herrn. Troski tego świata, u nas jest umiłowanie tego świata, troski albo tego świata, albo obecnego czasu mogą nam przeszkodzić, abyśmy wzrastali we wierze. Z pewnością nie jest to łatwo żyć, jeżeli troski wypełniają nasze serce. Mogą to być troski związane z utratą miejsca pracy. Oder die Sorgen, weil einer unserer Lieben krank ist. Albo troski spowodowane tym, że jedna z osób z naszego otoczenia, z naszych miłych członków rodziny jest chory. Dann vergessen wir ganz, was Gottes Wort uns an ermunternden Worten sagt. Wtedy bardzo szybko zapominamy wszystko to, co Słowo Boże nam w pocieszających słowach przekazuje. Dann wird unser Glaubensleben schwach. Wtedy nasze życie wiary staje się słabe. Und die Anbetung unseres Herrn verhindert. I to wszystko przeszkadza uwielbianiu naszego Pana.
Der Herr möchte doch Frucht aus unserem Leben sehen. A Pan chciałby właśnie oglądać owoc płynący z naszego życia. Und nicht nur, dass wir zur Versammlung gehen. A nie tylko to, abyśmy chodzili do zgromadzenia. Und dabei sind. I byli tylko obecnymi. Sondern dass wirklich unser Herz bewegt ist von der Liebe des Herrn. Ale Pan chciałby, aby rzeczywiście nasze serca były poruszone miłością Jego. Und Lob und Dank nicht nur über die Lippen kommen. A chwała i dziękczynienie nie tylko aby wypływały z ust, sondern unsere Herzen bewegen. Ale aby poruszały nasze serca. Ich war mal in einer Familie zu Gast gewesen. Byłem kiedyś w odwiedzinach w pewnej rodzinie. Da hat der Familienvater am Sonntagmorgen. Wtedy ojciec tej rodziny w niedzielę rano, bevor sie in die Anbetungsstunde gegangen sind, zanim poszli na godzinę uwielbienia, noch einmal mit der ganzen Familie gebetet. Jeszcze raz z całą rodziną modlił się. Ist sicherlich ein Unterschied, wenn die Dinge dieser Welt unsere Herzen bewegen. Z całą pewnością jest to wielka różnica, jeżeli nasze serca są poruszane rzeczami tego świata. Oder wenn ein Gebet unsere Blicke schon vorher in besonderer Weise auf den Herrn Jesus und die Größe seines Werkes richtet. A w innym przypadku, gdy wcześniejsza modlitwa skieruje nasze spojrzenia na osobę i dokonane dzieło odkupienia przez Pana Jezusa. Auch der Betrug des Reichtums kann das Wort ersticken. Również też i ułuda bogactwa mogą zaduszyć Słowo Boże. Wir wollen dankbar sein, wenn der Herr Jesus uns das Notwendige in seiner Gnade schenkt. Chcielibyśmy zawsze być wdzięcznymi Panu za to, że On nam te konieczne do życia rzeczy w swojej łasce daruje. Und es ist eine besondere Gnade, dass wir in Zeiten leben, wo viele von uns keinen Mangel haben. A szczególną łaską Pana jest to, że możemy żyć w takich czasach i rejonie, gdzie wielu z nas niczego nie brakuje. Aber das kann uns auch sehr leicht von der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus wegziehen. Ale jakże łatwo może nas to właśnie odciągnąć od społeczności z Panem. Wenn wir jung sind, machen wir vielleicht Reisen. Gdy jesteśmy młodzi, to może bardzo często podróżujemy. In eine Gegend, wo es keine Versammlung gibt. I udajemy się w rejony, gdzie nie ma zgromadzenia. Und dann vergessen wir ganz, dass der Herr Jesus möchte, dass wir an seinem Tag, an dem ihm gehörenden Tag, Lob und Dank bringen. I jakże łatwo wtedy zapominamy, że Pan życzy sobie, abyśmy w Jego dniu byli tam w tym miejscu, gdzie jest przynoszona chwała i dziękczynienie ze serc wszystkich zgromadzonych dzieci Bożych. Vielleicht entschuldigen wir uns damit, dass wir ja sonst gehen. Może samych siebie usprawiedliwiamy, że przecież zawsze jesteśmy obecni poza tym. Aber der Herr möchte, dass wir doch immer wieder, wenn wir die Zeit dazu haben, in seine Gegenwart kommen. Ale Pan chce, abyśmy ciągle na nowo ten czas znaleźli, abyśmy znajdowali się tam, gdzie On jest obecny. Und wenn wir erst einmal damit angefangen haben, nachlässig zu sein mit dem Besuch der Zusammenkünfte, a gdy w naszym życiu już rozpocznie się taki proces lekkomyślnego zaniechania regularnego chodzenia tam, gdzie jest Pan, so wie der, wie wir in Hebräer 10 finden, tak jak to czytamy w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, dass es solche gab, die die Zusammenkünfte versäumten. Tam czytamy o takich, którzy zaniedbywali wspólnego zgromadzania się. Dann kann es leicht eintreten, dass wir an der Gnade Gottes Mangel leiden. To jakże łatwo może też i wystąpić sytuacja, że będziemy cierpieli na brak łaski Bożej. So lesen wir in Hebräer 12, Vers 15.
Tak czytamy w Hebrajczyków w 12 rozdziale w 15 wierszu. Achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Dann hat das Wort Gottes keine Frucht in unserem Leben bewirkt. Wtedy okazuje się, że Słowo Boże nie sprawiło owocu, nie przyniosło owocu w naszym życiu. Der Betrug des Reichtums kann auch dazu führen. I właśnie ułuda tego bogactwa może i do tego doprowadzić, dass wir allen möglichen Hobbys nachgehen, że będziemy oddawali się w wypełnianiu naszego czasu wszelkiego rodzaju hobby. Satan bietet immer etwas, um uns von dem Herrn Jesus abzuziehen. Szatan zawsze coś znajdzie, aby nam zaoferować, aby nas odciągnąć od Pana Jezusa. Und dann wird das, was angefangen hat in unseren Herzen zu wirken, erstickt. A wtedy to, co zaczęło działać w naszym sercu, zostaje zagłuszone. Der Betrug des Reichtums erstickt das Wort. I ułuda bogactwa zaduszają słowo. Und bringt keine Frucht. I ono nie wydaje owocu czy plonu. Aber wie darf es auch unsere Herzen erfreuen, ale jakże może to nasze serca cieszyć, wenn wir lesen, Andres aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Gdy czytamy 23 wiersz, a posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie, ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Im Psalm 1 wird uns auch vom Fruchtbringen gezeigt. W psalmie pierwszym również mowa jest o przynoszeniu owocu. Die Voraussetzungen sind da in zweifacher Hinsicht, werden uns in zweifacher Hinsicht vorgestellt. Ale warunki początkowe do tego, aby tak się stało, to z podwójnego czy z dwóch punktów widzenia są bardzo ważne. Auf der einen Seite das sich wegwenden von dem, was nicht gut ist. Z jednej strony jest ważne, abyśmy odwrócili się od tego, co nie jest dobre. Da heißt es glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział. 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my
Właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się rodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział,
9 i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie.
Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro. Bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz. Że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. Bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha.
Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości,
i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kogo?
kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce, płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność.
On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów, to jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.